że nasza zbyt naiwna wiara to słabość, która daje siłę. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw drugiego człowieka. Najpiękniejsza podróż, jaka może nas czekać, to podróż naprzeciw. Gdyby była to sala koncertowa, to rozległaby się burza braw. Dobry wieczór, moi kochani goście. Zacznę od dziewczyny, że mam nadzieję, że nie przekręcę imienia. Spróbujemy. Joasia? Tak. Joasia Radzik. Dariusz Czarny. Dobry wieczór. No i oczywiście Rysiek Żarowski. Dobry wieczór. No to ile byśmy mieli procentowo zespołu studni dzisiaj? 3/5. Przepraszam. No. To jest połowa składu. Czyli 3/5. A nawet inaczej bym powiedział, 3/7. Ponieważ tak, naszym stałym członkiem zespołu, równoprawnym, jest Wojtek Gołosz, pełniący rolę akustyka. Bliżej mikrofonu, gdybyś mógł. Trochę. Oczywiście. I Ula Mach, która jest naszym menadżerem. Ula. Ale Ula teraz przy radiu odbiorniku jest. Na pewno. No jest. Pozdrawiamy Ulę bardzo serdecznie. Wszystkich pozdrawiamy. Na porządnego menadżera przystało, nie może nie słuchać. A no potem wam wypunktuję z notesem, co tam było nie tak. Blady strach. Bardzo się cieszę, moi drodzy. Dariusz, musisz pilnować dzisiaj mikrofonu, gdyż uciekasz nam. Nie możesz uciekać, bo to radio to dźwięk, proszę pana, jak w telewizji kamera. Wiesz pan, o co chodzi. Nie? Jasna sprawa. No o, i tak trzeba było od początku. Szanowni kochani słuchacze, mamy do czynienia z najnowszą płytą grupy U Studni. Ta płyta miała swoją premierę bardzo niedawno. Przypomnij, Darku, kiedy? Oficjalnie? Jak, to jakoś niedawno było. Tak, to było 3, tak? Dobrze, 3 marca podczas koncertu w Lublinie. No, w koncert w Lublinie, ale ja wcześniej już miałem nagranie premierowe z tej płyty przysłane przez Dalmafon. Zresztą zagraliśmy, nie pamiętam teraz które, ale Dalmafon był tak wspaniały, że wysyłał już nagrania zapowiadające tę płytę. No i teraz porozmawiajmy o niezwykłości tej płyty. Najpierw zapytamy dziewczynę, jak tam ci się grało przy nagrywaniu tejże płyty? Jak zwykle wysoki szczebelek trzeba było pokonać? No śmiało. To znaczy, część utworów była już przez nas grana na koncertach, także to już było ograne, a z kolei część jest zupełnie nowa. No, no właśnie. I? No ciekawie się nagrywało. Ale powiedz mi, czy na przykład, bo wiadomo, że w studiu w trakcie nagrań można coś powtórzyć, coś tam dosztukować, no jak to nie w czarym. Nie pozwalają. No właśnie. Ale Joasia, ale na koncercie to już w ogóle nie możesz nic dosztukować. Czyli musisz już polegać tylko, jak ja to zawsze mawiam, na
Nie są to czasy leżenia w łóżku, lecz długoletniej pracy paluszków, tak zawsze podkreślam skrzypków. Powiedz mi, czułaś taką tremę na tym koncercie w Lublinie? Jak tam zasuwałeś na tych swoich skrzypach? Podobnie jak zawsze. Nie było jakoś... A tak podchodzisz bez emocji do tego grania? Czy ja tylko tak mi się wydaje? Czy tak niewiele skromnie chcesz mówić? Nie wiem teraz co powiedzieć. Bo... Prawdę i tylko prawdę. Nie, no emocje chyba zawsze towarzyszą, jak się gra. No. Tam. A tam potem Dariusz mówi po koncercie, no Aśka, no ale pojechałaś równo. Bo nie pojechać, mówi, tak? A, sama wystarczająco sobie dużo mówię, to już nie trzeba. Tak schodzicie ze sceny i ty w długą od razu. No nie, ja wiem, że Dariusz Czarny jest wymagającym człowiekiem, perfekcjonistą, jeżeli chodzi o te sprawy muzyczne, już się przekonałem. No to Dariuszu, opowiadamy o tej płycie. Jak to zrodził się na nią pomysł? Bo zawsze jest jakiś pomysł na płytę. Tak mi się wydaje, nie? Wcześniej miałeś kilka pomysłów i wybrałeś wreszcie jakiś? Czy z góry wiadomo było, co to będzie? Mieliśmy troszkę więcej przygotowanych piosenek. Wybraliśmy te, które naszym zdaniem stanowią całość. Oczywiście ta płyta jest kontynuacją wcześniej nagranej, studyjnej płyty do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana. No niezmiennie nadrzędną cechą tekstów, po które sięgam, jest opowiadanie o życiu, o zmaganiach człowieka, takich duchowych o zmaganiach. Tak, z dzisiejszym światem. Tak, i z własną obecnością, z własnym obrazem, wizerunkiem własnym, wszystkimi tymi elementami, które składają się na człowieczeństwo. Ile płyta zawiera nagrań? 13 piosenek. Proszę Państwa, 13, a więc nie wierzymy tu w żadne przesądy. Ta 13 jest bardzo szczęśliwą 13. Ile trzeba było czekać na ten ostatni album? Ile pracowaliście nad nim? No, dosyć długo żeśmy pracowali. Prawdę mówiąc, nawet praca w studio trwała dosyć długo. No. Myślę, że cały materiał to powstało chyba za 2 lata. A w studiu spędziliśmy z przerwami oczywiście kilka dni, ale całe miksowanie, poprawki trwały dosyć długo, dlatego ta płyta ukazała się później, niż żeśmy tego oczekiwali. No dobra, ale jak to jest? Jak przed nagraniem do studia się spotykacie jakoś jeszcze na jakichś tam próbach wstępnych, jakiś na pewno wymieniacie uwagi, coś doszlifowujecie, tak? Tak to wygląda? Staramy się, aczkolwiek my jesteśmy każdy z innej miejscowości i ciężko nam się zebrać, zwłaszcza, że na przykład Ola czy Robercik pracują jeszcze dodatkowo. No ale przy okazji na przykład koncertu, jak spotykamy się razem, to jest okazja, żeby sobie coś tam spróbować. Darku, a jak było w tym Lublinie? No, żałuję, że nie byłem. To gdzie pięknie graliście? Czy to była chata Żaka, czy co to było? Nie, to nie, był... To był osiedlowy dom kultury lubelskiej spółdzielni mieszkaniowej. A, ja wiem, gdzie chyba grałem. Bardzo piękna sala i fantastyczna publiczność. No Aura i nie zawiodła publiczność? Absolutnie nie. Było bardzo ciepło, przyjaźnie. Znakomite miejsce. No to się cieszę. Chcemy tam wracać. Trochę albumów się sprzedało przy okazji, premierowo. Myślę, że adresatem tego pytania najlepsza byłaby Ola, która się tym zajmuje, ale no, z pewnością ciekawość powoduje, że te płyty gdzieś tam ludzie sobie kupują. No nie? Wiesz co, bo to jest takie strasznie niemiłe, jak na przykład podchodzi i mówi, panie Darku, ale piękna jest ta płyta. Albo panie Ryśku, ale pan tam wycina. Albo do pani, do Joasi na przykład, ale piękne było to solo tam w tej zwrotce. A na koncercie są jeszcze emocje i tu można na przykład zatracić się w improwizacji, nie jest tak? Bywa. Bywa i to jest bardzo piękne. No bo to jest ta kontekst z publicznością, nie? Tak jest. No dobrze, to jeszcze powiedzmy coś niezwykłego o tej płycie, bo tak, to, że to są teksty Buszmana, bardzo dobrze, no ale grając nie tylko teraz koncertowo tą płytę, ale wcześniejsze koncerty, czy wy wierzycie w to, że na tym świecie jest dużo nadwrażliwców, którzy potrzebują tej muzyki, tych tekstów, tych koncertów? Pytanie jest bardzo trudne. Ha. No trudno się mówi. Ale zmierzymy się z odpowiedzią, próbą odpowiedzi. Ja myślę, że jest nie za wielu,
ale będzie coraz więcej osób, które będą... Ja mam takie przeczucie, taką intuicję, że będzie coraz więcej osób, które będą się chciały zatrzymywać w tym rozszalałym przebodźcowaniu wszechobecnym. O, brawo! Właśnie tego mi brakowało określenia. No, no. Myślę, że tak będzie, że każdy z nas, każdy z wykonawców z tak zwanej Krainy Łagodności znajdzie swoje miejsce. Zresztą my jakieś tam maleńkie miejsce swoje mamy. O, taka skromność niepotrzebna. Mamy i to całkiem dobre miejsce w tej Krainie Łagodności. Niepotrzebna jest ta skromność, ona nie może być fałszywa. Dariuszu, zapracowaliście sobie na to miejsce w tym świecie poezji śpiewanej, w tym świecie Krainy Łagodności. To nie ulega wątpliwości. No dziękuję, uprzejmie. To... No, wiesz co, ja myślę, że gdyby słuchacze mogli teraz ci krzyknąć z radioodbiorników, to pewnie by to zrobili. To jest miejsce, które znakomicie sobie wypracowaliście wcześniejszymi płytami, również wcześniejszymi piosenkami. No a to jest tylko kontynuacja tej waszej drogi artystycznej. Zgadza się. I ta następna płyta jest takim najbardziej palącym imperatywem. No nie? Ta jest. Okej, zarejestrowana jakaś część naszej działalności, ale my już patrzymy dalej. No i o to chodzi właśnie. I to jest piękne w muzyce właśnie. Widzisz, bo to jest taki niepisany obowiązek artystów i poetów i muzyków, którzy zajmują się tą piosenką niepopularną, jak to niektórzy dziennikarze muzyczni mówią, niszową. To w ogóle jest jakaś wielka bzdura. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy uważają, że piosenka literacka jest niszowa. To jest w ogóle bzdura. I dobre piosenki z dobrymi tekstami, z dobrą muzyką, one mają swoją przyszłość. Ludzie muszą nabrać wrażliwości, wyzwolić się trochę z tego szaleństwa internetu, bo internet jest piękną rzeczą. Natomiast niestety powstał jakby taki świat, w którym dla niektórych oni żyją w tym wirtualnym świecie. Na pewno to zauważyłeś, że teraz jest kilka światów. Jest ten realny świat i ten taki, no, jak to się nazywa, nie fikcyjny, tylko taki... Wirtualny, tak powiedziałem, wirtualny, no. Ja sobie określam to w taki sposób, że ten wirtualny świat to jest świat informacji, a ten rzeczywisty to jest świat relacji. A to zupełnie różne światy. Tak, ale dobrze by było, żeby te światy się trochę chociaż łączyły i ku temu będziemy dążyć. Dlatego w internecie też można znaleźć waszą muzykę na szczęście. I na szczęście jest ta audycja i szanowny pan redaktor, który robi bardzo dużo pięknych rzeczy w kierunku właśnie ocieplania spojrzenia na świat. Ja się będę czerwienić, a to źle wygląda w kamerze. Nie, no proszę nie być fałszywie skromnym. Ja rozumiem. Bardzo ładna riposta, bardzo mi się to podoba. W takim razie, żeby teraz nie zagadać wszystkiego, teraz gramy sobie z płyty, tak? Dobrze pamiętam? Czy na żywo? Z płyty. Z płyty. Tak. A co to będzie z płytki, panie realizatorze, proszę? Zrozumieć to chcę. Chciej, przepraszam. Tak. Zrozumieć to chciej. Bardzo dobrze, to jest komentarz do tej rozmowy, którą przed chwilą przeprowadziliśmy. Zawęziła się dziś przestrzeń na miłości wieczną chwałę. Nie mam dokąd pójść, bo jestem tu dokładnie, gdzie być chciałem. Więc mnie nigdzie już nie prowadź, gdzie samemu pójść też nie śmiem. Bo jak może mi brakować, czego sam nie miałem wcześniej. Świat to nie szklarnia, zrozumieć to chciej. Im więcej ogarniasz, tym wiesz coraz mniej. Świat to nie szklarnia, zrozumieć to chciej. Im więcej ogarniasz, tym wiesz coraz mniej.
prawda jest po mojej stronie, choćbym nawet racji nie miał. Ziemi płaskiej nastał koniec, teraz jest okrągła ziemia. Wartko płynie czasu rzeka, więc usiądę w nią się gapić, bo wystarczy, bym poczekał, a świat do mnie się pokwapi. Świat to nie szklarnia, zrozumieć to chciej. Im więcej ogarniasz, tym wiesz coraz mniej. Świat to nie szklarnia, zrozumieć to chciej. Im więcej ogarniasz, tym wiesz coraz mniej. Przypomnę, naszymi gośćmi są trzy piąte zespołu Studni. Słuchacie muzycznej cyganerii nadawanej przez Polskie Radio Wrocław. Zawsze mówię to z dumą, to Polskie Radio Wrocław, no bo to nasze, polskie. Szanowni i kochani słuchacze, to ja teraz jeszcze popodpytuję o różne rzeczy. A więc tak, 13 piosenek zmieściło się na tejże płycie. Przypomnijmy tytuł tego pięknego albumu. Najpiękniejsza podróż. O, i w tej podróży rozumiem, że te piosenki można by traktować jako takie miejsca zatrzymania, przystanki w tej podróży? Tak, zatrzymania, refleksji, tak, tak, tak to traktujemy, dokładnie. A jak dokonałeś wyboru na tę płytę tych, bo powiedziałeś po cichutku niedawno, tak wyłapałem, że tam było więcej piosenek. Tak, było więcej. Szukaliśmy najbardziej spójnych, choć jedna, która dzisiaj, mamy nadzieję, wybrzmi tutaj no. z płyty, lekko się różni od reszty, ale nie w warstwie literackiej, tylko w warstwie muzycznej, ponieważ to może być wskazówka pójścia w jeszcze inną stronę. Ponieważ ja uważam, że każda płyta powinna się w jakiś sposób różnić z uwagi na treść. Czyli powinna być charakterystyczna dla swojego istnienia. To treść zobowiązuje do tego, żeby to ubrać trochę w inne dźwięki, no nie? Żeby wyjść poza rutynę. Darek, a jak to było z tym pisaniem twoim? Ty coś pisałeś? Ale chodzi o teksty? No. Tak, pisałem. No bo tak skromnie o tym mówimy. A na tę płytę podobno? Nie pisałem, ponieważ... No na tę nie. Tak, ponieważ taki był i taki jest takie plan założenie. Zespołu, tak. Że sięgamy po wiersze Cezarego Buszmana, niezwykłego człowieka. Natomiast ja rzeczywiście piszę i mam też poważne plany. Mianowicie? Związane z napisaniem materiału na całą płytę. Ale to jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić. No nie, o pisaniu trzeba mówić zawsze. Czyli coś tam sobie piszesz. Coś obserwujesz w tym świecie. Coś cię fascynuje, coś cię denerwuje. Tak. Staram się, bardzo się staram, żeby mnie nie denerwowało. A, to nie jest możliwe. Próbujemy to wszyscy uczynić, ale czasem człowieka aż się w nim gotuje, aż ta pięść by walnęła o stół, albo tupnęłoby się jakoś, bo już
No, niestety powiedzmy sobie to szczerze, nie chcąc obrażać naszych słuchaczy, ale ja się spotykam z takim nadmiarem głupoty w życiu wokół mnie. No, nie jest tak u was? No przecież żyjemy w tym samym świecie i ta głupota nas boli po prostu i trzeba o tym też mówić. Wiadomo, że opanowujemy te emocje, no bo ludzie, którzy opanowują emocje, ludzie powinni być zrównoważeni. No ale w tym świecie jest to bardzo trudne. W naszej rzeczywistości polskiej to też jest trudne, ale nie o to chodzi, żeby narzekać. Właśnie o to chodzi, żeby zwracać uwagę na to, co w tej rzeczywistości jest jeszcze piękne. Czego człowiek niedobry nie zniszczył. A czego nie zniszczył? No nie zniszczył jeszcze sztuki. Próbuje się różnego typu tam historie muzyczne, jakieś gwiazdy, które się nagle pojawiają w stylu disco polo czy innego, ale oni nigdy nie zagrożą piosence autorskiej, no bo nie dorastają do tej piosenki. To myślę, że to chyba nawet nie o to chodzi, bo to każdy ma swoją opowieść. No. Każdy szuka gdzieś tam siebie, swojego języka do wyrażania tego, co tam w człowieku drzemie i Ale my kochamy tą formę. Dokładnie. Właśnie. Dokładnie. Kochamy tę formę i to jest najwspanialsza miłość człowieka właśnie do sztuki, bo jest jeszcze jedno stwierdzenie, którego nie ja wymyśliłem, ale chętnie go przypominam. Prawdziwa wolność, proszę państwa, jest nie tylko w sztuce. Tylko w sztuce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale niniejszym od pewnego czasu zauważam, że słowa raz wypowiedziane, tak jak my dzisiaj w rozmowie, już nikt nigdy ich nie cofnie. żyją sobie własnym życiem. A gdybyś miał teraz polecić, Darku, żebyśmy tak nie zagadali, ja dzisiaj mam jakiś nastrój filozoficzny, muszę się pohamować, to co byśmy teraz zagrali z tego albumu? Myślę, że tutaj by chyba z pomocy pana redaktora skorzystamy. Panie tak. realizatorze, co tam mamy w planie? Jeszcze raz? Boja wolę. No właśnie, szepnij coś o tej piosence. To jest piosenka, w której chcieliśmy, oczywiście sięgając po słowa poety, wyrazić nasz stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Tak, w taki trochę sposób lekki, z przymrużeniem oka, tak, nawet ze sporym przymrużeniem oka. Tam jest o tym, że wolę być gówniarzem, co się nie wyleczył z marzeń, bo ja uważam, że marzenia to jest motor do wszelkiego działania. To skrzydła, do wzbicia. To skrzydła, no, tak do wzbicia się w pana do obłoki. No to wyrażajmy one nasze odczucia poprzez obraz piosenki. Za własnym krokiem po ulicy idę, a Bóg je wszystkie liczy. Choć w jaką bym nie poszedł stronę, są one dawno policzone. A kiedy mnie spotyka dramat, mogę najwyżej się załamać, ale specjalnie się nie męczę, gdy po raz setny wstaje z klęczek. Bo ja wolę być gówniarzem, co się nie wyleczył z marzeń, bo najbardziej wciąż się błaźnie, biorąc życie na poważnie. Przed swą legendą nie uciekam, choć trzymam od niej się z daleka. I tak mój związek z dobrym życiem ma się do dzisiaj znakomicie. Po każdy się pochylam grosik, bym się o niego już nie prosił, bo zawsze przecież ten mniej płacze, kto jest szczęściarzem, nie bogaczem. Być gówniarzem, co się nie wyleczył z marzeń, bo najbardziej wciąż się błaźnie, biorąc życie na poważnie.
co się nie wyleczył z marzeń, bo najbardziej wciąż się błaźnie, biorąc życie na poważnie. Pisze się muzykę do takich tekstów? No bo to jest chyba nie lada wyzwanie, prawda? No pytanie prowokuje do bardzo długiej odpowiedzi. No i niech ta odpowiedź się odpowiada. Ale ma... spróbuję to bardzo skrócić. No nie, no bo... Generalnie to jest tak, że no, przede wszystkim najpierw zwracam uwagę na tekst, następnie chodzę z tym tekstem, a potem nagle się pojawia czasem riff, czasem wstęp, czasem od razu jest cała piosenka. Czyli gwizdzesz sobie coś szybko, nagrywasz na dyktafonie, a potem do tego wracamy? Znaczy, teksty, wiersze Cezarego Buszmana są rytmiczne i melodyjne. Właśnie. Tutaj jest dosyć łatwo wyodrębnić refren. Także ta forma jest do ułożenia zasadniczo w prosty sposób. Z Adamem Ziemianinem miałem troszkę większą trudność, ponieważ tam były otwarte te wiersze, tam czasami... No. No tam nie ma rozwiązań takich jakby z kropkami. Tak. Adam Ziemianin jest człowiekiem, który frunie, frunie sobie, frunie w swobodzie swej. No ale nie, no bo widzisz, bo to jest tak. Ja rzadko piszę, ale tak najlepiej na sobie dam przykład. I ja bardzo długo szukam muzyki do nawet własnego tekstu, bo przeważnie tak czynię, że wolę pisać po swojemu. Nie ważyłem się sięgnąć po poetów, może z wyjątkiem dwóch poetek, dwóch pań, które przyniosły mi swoje teksty i do nich napisałem muzykę, ale do czego dążę? Więc za mną, jak chodzi taka melodia, to ja ją nucę przez miesiąc, przez półtorej, po czym jadę autobusem i kierowca mówi, panie, a pan to gdzie jedzie, bo pan już trzeci raz na pętli jest, wie pan? No i ja wtedy mówię, tak, a to pan mi powie, jak będzie rondo, bo ja tam wysiadam. Bo ta muza mnie tak wciąga, że siedzę, podejrzewam, że ci, którzy mnie obserwują, to mają w oczach takie trochę przerażenie, bo ja jak sobie coś nucę, to nie pamiętam, że jestem w autobusie na przykład. No i może to wyglądać trochę jak choroba psychiczna, bo tam sobie przytupuje, tam czy u ciebie jest tak podobnie? No bo dodajmy, że to ty jesteś sprawcą tej muzyki. Znaczy, sprawcą melodii i harmonii, natomiast tutaj chciałem bardzo wyraźnie podkreślić. Podkreślamy. Współudział wszystkich osób, bez wyjątków wszystkich, czyli nieobecnej tutaj Oli, Roberta na basie, Jaskulskiego, Asi, Rysia. To są... I tu nie ma jakiejś kokieterii, nie ma jakiejś opowieści. Ale nie podejrzewamy cię o to. Po prostu ja mam świadomość, że... Oczywiście ja mógłbym sobie nagrać taki materiał w domu sam. Mhm. Natomiast my jesteśmy głównie zespołem koncertującym i w ogóle uważam, że najlepiej jest wydobyć z ludzi to, co jest w nich najpiękniejsze. A czyli tu każdy jest taką swoistą perełką. Asia ze swoimi folkowo brzmiącymi ciemnymi skrzypcami, Rysiu ze swoimi koronkami, tymi akordami zagranicznymi, jak to nazywamy. Robercik ze swoim raz, ze swoim około raz i uśmiechem na twarzy. Oli głos. Także tu każdy coś wnosi. A o piosence... na koncertach się to ujawnia w sposób taki szczególny. Nie? A o piosence można powiedzieć dopiero wtedy wszystko, kiedy ona wybrzmi. A żeby mogła wybrzmieć, to każda z tych osób jest konieczna, wkładająca swoje serce w to wszystko. No pięknie to podsumowałeś o tych perełkach. Bardzo mi się podobało. Czyli mówiąc krótko, Grupa U Studni to zespół niezwykłych osobowości, jak Państwo możecie słyszeć. W takim razie mamy jeszcze trochę czasu, to zapytam o plany koncertowe, no bo jeżeli nowa płyta, to dobrze by było jak najwięcej grać. Gdzie tam najbliższe grania? Najbliższe grania to pod Gruszką w Krakowie i Zamek Przemyśl. Tu Asiu, jakbyś to... 21. A bliżej Joanna, bliżej? 21 i 22 kwietnia.
I to będzie Kraków najpierw, a potem Przemyśl? Tak, tak. W takiej no to kolejne. Pięknie. To no i odległość też taka bardzo ciekawa. Ja mam do Krakowa swoiste podejście, bo tam się wychowywałem, więc jak zawsze słabość. I tam, pamiętacie, mniej więcej pod Gruszką to będzie 20, tak jak mówiłem? 21 kwietnia. A wiemy o której już? Jakby ktoś chciał przyjść? Nie mamy pamiętam, tam... ale jest na stronie już zamieszczone. No, tak. Bodajże 19. Czyli odsyłamy na stronę. Odsyłamy. I zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich. A przypomnij adres tej strony, kolego. www.ustudni.com.pl. O, i tam możecie się dowiedzieć o najnowszych planach koncertowych. Co tam jeszcze jest na tej stronie? To, że zdjęcia, to się domyślam, ale poza też tym... na Facebooku. I na Facebooku też. Oczywiście. No to dobrze, to jasność tematu już mamy. Czyli tak, jakieś koncerty już są, na pewno będzie ich więcej. No a gdybym miał jeszcze zapytać, bo jest tam 13 piosenek, ale do każdej z nich masz podobne podejście? Podejście wszyscy macie podobne takie? Czy Joannie na przykład podobają się inne piosenki, Darkowi inne, Ryśkowi jeszcze inne? Myślę, że to jest nieuniknione, że każdy, tak? Każdy będzie wyławiał te, które tam najbardziej w nim rezonują. No ale tutaj... myślę, że jedna piosenka to się na pewno podoba wszystkim. A która? Piosenka Przewodnik po chmurach. Zresztą zdradzę, że to miał być tytuł tej płyty, ale że już jest płyta o tym tytule, także tak. Musieliśmy zrezygnować z tego. Rozumiem. A my mamy, panie realizatorze, właśnie to mamy przygotowane. No, czy wy czytacie w moich myślach? Oczywiście. A to jest ciekawe, bo ja nawet własnych myśli czasem nie znam. No my je znamy. No to Przewodnik po chmurach. Latać, byś sens odnalazła w tłumie, lecz ty po wertepach świata nawet stąpać nie umiesz, ale się nie martw. Trzeba, choć smutek w sercu się lęknie, jeszcze dosięgniesz ty nieba, nim niebo ciebie dosięgnie. Bo dam ci przewodnik po chmurach, ze wszystkich dokładny najbardziej. A jeśli kiedyś zapragniesz, z pewnością w chmurach mnie znajdziesz. Dziś wracać na ziemię mi nie każ, choć ziemia z błękitów mnie woła, bo tego nie zmienisz w człowieka, kto raz się przemienił w anioła. Podam ci przewodnik po chmurach, ze wszystkich dokładny najbardziej. A jeśli kiedyś zapragniesz, z pewnością w chmurach mnie znajdziesz. I słuchaj, dopóki żyjesz.
co mądrość pod nosem mruczy, że czasem do lotu się zmijesz, zanim się stąpać nauczysz, że czasem do lotu się wzbijesz, zanim się stąpać nauczysz. Piąte zespołu Studni dzisiaj w muzycznej cyganerii, tylko przypomnę. No i teraz słuchamy nagrań z najnowszej płyty, ale o tej płycie jeszcze chcieliście coś ważnego powiedzieć, bo ta płyta powstała w niezwykły sposób, można rzec. Tak, powstała dzięki życzliwości osób nam sprzyjającym. Ogłosiliśmy zbiórkę. Może Rysiu, ty więcej powiesz na ten temat. Oczywiście ogłosiliśmy zbiórkę i dzięki ludziom dobrej woli, którzy swoje tam finanse wysupłali i wpłacili, mogliśmy tą płytę wydać. Każdy, kto wpłacił jakąś tam kwotę, dostanie tą płytę. Zresztą część już dostała. Rozsyłamy każdemu darczyńcowi płytkę. Jest to pamiątka. No to dziękujemy. Co bardzo. Po niektórym osobom, nawet wręczę osobiście już jednemu tutaj ze Świętej Katarzyny doniosłem. Tak, jeszcze we Wrocławiu i w Wilczycach mam, także może się uda. Po cichu powiem słuchaczom kochanym, że planujemy koncert Grupy Studni w Piwnicy pod Sowami. Planujemy. Jak już zbierzemy odpowiednie historie do zorganizowania, to wtedy będziemy dręczyć kolegów ze studni, aby zagrali w piwnicy. Ale to jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękujemy chcieliśmy wam właśnie wszyscy darczyńcy. Tak, jak to tak się jest. Bardzo jesteśmy wdzięczni, ponieważ no, akurat nagrywanie i wydanie tej płyty przypadło na czas popandemiczny. Oj. W związku z tym te grania, wiadomo, w bardzo ograniczonej ilości. Ciężko nam było wygenerować środki. Tym większa nasza wdzięczność i z przyjemnością. Jeżeli to tylko będzie możliwe, to każdemu uściśniemy dłoń. No, a poza tym, kochani, dostaliście znowu kredyt zaufania u swoich fanów. Tak jest. A to jest najpiękniejsze połączenie ze sztuką, kiedy są ludzie, którzy coś tam wysupłają, jakoś pomogą i jakoś to się kręci i słonko zaczyna świecić na niebie jaśniej. Zanim się pożegnamy, to jeszcze tylko chciałem zapytać, czyli tak, najbliższe plany graniowe, to już wiemy, że Kraków i Przemyśl, ale pewnie jeszcze coś tam się urodzi. No jeszcze taka pewna data to jest środek sierpnia, schronisko pod Jaworcem. A tam zawsze gra. To już jest tak, od kilku lat. To już lat taka tradycja. Jesteśmy, tak. Będziemy informować, my zawsze informujemy o tym, gdzie odbywają się koncerty. Dzisiaj też tak będzie, tylko w drugiej godzinie naszego spotkania. Czy jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć, a nie powiedzieliśmy? Proszę się szybko zastanowić. Bo ja bym gadał z wami jeszcze 3 godziny. No to gadulstwo to choroba zawodowa. Zapraszamy bardzo serdecznie na spotkania z nami. Chcemy się spotykać, dzielić tym, co nas fascynuje i myślę, że to chyba wszystko. I chcielibyśmy, dziękując tym, którzy pomogli nam w wydaniu tej płyty, może tę piosenkę zadedykować. O, właśnie o tym pomyślałem. Dariuszu, czytasz znowu w moich myślach. Zespół 3/5 dzisiaj u studni zespołu gościło w muzycznej cyganerii w Polskim Radiu Wrocław. Teraz będzie piosenka na żywo. Skoryguję coś, przepraszam. Tak? 3/7. Dobrze, niech będzie 3/7. Ja tam z matematyki miałem 3-, panie Darku. To już nikt nie pamięta dlaczego i po co. Ja tylko pamiętam taki wierszyk. W pierwszej wszystkie są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Pamiętasz ten wierszyk? Ja nie mogę. No, a pani z matematyki zawsze mówiła,
On się uczy, uczy się. No tak, uczy się. Oj Boże, uczy się. Tak to bywało. I tak moglibyśmy sobie rozmawiać, bo ja bardzo lubię gości w studium, no ale są pewne zasady, których przestrzegamy w muzycznej cyganerii, więc ja się teraz pozbieram. Jaki tytuł ma piosenka, którą będziemy dziękować wszystkim, którzy wam pomogli przy wydaniu płyty? Zegary i zegarki. Tak zegary jest. I zegarki. Grupa u studni, specjalnie w studio muzycznej cyganerii. Zegar chodzi, lata biegną, a czas płynie. A wszystkiemu temu tylko człowiek winien. Bo sam przecież właśnie o to się postarał, by zatrzymać serce tykaniem zegara. I godzina za godziną, choć jest twoja, musi kiedyś ciebie minąć. Bo czas płynie po nas wszystkich rwącym nurtem, raz zabiera pojedynczo, a raz hurtem. A zegary przecież właśnie po to są, by powtarzać raz za razem nam bim-bom. A wahadło się nie waha, no bo jak? I powtarza raz za razem nam tik-tak. Gdyby wyrwać im wskazówki, to po chwili byśmy nimi jak mieczami się zabili. Więc wskazówek wyrwać tarczą nie wystarcza, bo zegary ponieść mogą nas na tarczach. Te na rękę kieszonkowe i te ścienne w swojej roli zawsze bardzo są sumienne. A wszystkiemu temu tylko człowiek winien. Zegar chodzi, lata biegną, a czas płynie. A zegary przecież właśnie po to są, by powtarzać raz za razem nam bim-bom. A wahadło się nie waha, no bo jak? I powtarza raz za razem nam tik-tak. A zegary przecież właśnie po to są, by powtarzać raz za razem nam bim-bom. A wahadło się nie waha, no bo jak? I powtarza raz za razem nam tik-tak. A wahadło się nie waha, no bo jak? I powtarza raz za razem nam tik-tak. Joasia Radzik, Dariusz Czarny, Rysiek Żarowski. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wizytę dzisiaj w muzycznej cyganerii. Dziękuję. Dziękujemy.